Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, od razu rozpoczniemy sobie. Tutaj właśnie pamiętałam, że są wilki, no tylko już wsiadałam. No oczywiście nie umiem robić tego tak jak trzeba, bo po co? Dobra, powiem tak, mało ważne, z prostej przyczyny. O, tam nie wejdę. Mało ważne, bo nauczę się tego robić być może. Tego powinnam zrobić, że wciskam F. Albo strzałkę i F. Kurde, nie wiem. Będziemy testować na bossie. Dobra. Jak na razie to pozbierajmy to, co nasze. Tutaj nam się to przyda. Mamy kółko zębate. Tu mogę wejść i dzięki temu mogę też wejść na górę. Ale tak, najpierw bym może skorzystała z drabiny. Dzisiaj możecie się już przygotować na to, że będzie zdecydowanie dłuższy odcinek niż dwa ostatnie. Dlatego, że tutaj cała zaginiona dolina, no przejście zajmuje trochę czasu. Ach, bo ja nigdzie nie dojadę tędy, dobra. Tutaj musimy sobie użyć tego. Ale nie mamy zębatki. Chociaż w tym wypadku zębatkę mamy. Tą pierwszą. Także użyjemy jej. Odblokujemy sobie pierwszą część machinerii. Natomiast nie da nam to wiele, bo jak już wejdziemy wyżej, to tam już niestety kolejnej zębatki mieć nie będziemy. Ewentualnie możemy sobie tutaj spróbować dostać się wyżej i tam być może będziemy w stanie zdobyć kolejną zębatkę, ale nie powiem wam tego, bo po prostu nie pamiętam. Dobra, skoczymy tak. Mogłam w sumie skakać, ale lepiej poczekać, bezpieczniej. Jak widzicie, tam kolejna zębatka jest potrzebna. Tak jak wspomniałam, my takowej zębatki nie mamy. Mogłabym skakać już, teraz chyba mogę, jak najbardziej. No, i tutaj potrzebna nam jest zębatka. Niestety, nie posiadamy jej. W takim wypadku przydałoby się iść w miejsce, gdzie takową zębatkę zdobyć możemy. Ja nie wiem, czy dobrze robię tym, że teraz się tutaj wspinam. Tutaj do tyłu. Okej. Bo możemy się dostać tam i możemy się też dostać tam, na górę. Tam mogliśmy się tamtędy wspinać. Tam są jakieś naboje. No nie wiem, gdzie aktualnie się udaje jako pierwszy raz, bo niestety już nie pamiętam tutaj większości. Ja ogólnie Tomb Raider Anniversary nie przeszłam ani razu w całości, to znaczy wywaliłam się bodajże na końcówce gry dosłownie, dlatego no, mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej. A mówiąc na końcówce gry, mam na myśli moment, gdy jesteśmy w Wielkiej Piramidzie, i trzeba skakać po platformach, które się wysuwają i chowają. Tam niestety była tragedia. Tutaj chyba możemy zeskoczyć. Super. Udało nam się odblokować most, ale z tego co kojarzę, to ja nie doskoczę sobie tutaj. Chyba. Czy ja mam punkt kontrolny? Nie mam. Tutaj być może uda nam się mieć punkt kontrolny za chwilę, ale nie wiem. Dobra, może zanim tam pójdę, to najpierw faktycznie spróbujemy tędy. Najwyżej się zabiję. Chociaż wtedy to pewnie wpadniemy do wody. Nie, zabijemy się, dobra. Czyli tutaj nie skaczemy. To już wiem. A naprawdę? Nie było punktu kontrolnego? Wy sobie żartujecie ze mnie? Dobra, to może tak. Spróbujmy. Skoro i tak zaraz będę musiała tam wracać z powrotem, to spróbujmy wyjść tu. Być może uda nam się tutaj zdobyć kolejną zębatkę, a jak nie, to przynajmniej zgarniemy sobie naboje, które tutaj leżą. Naboje do strzelby. No, mogą się przydać. Chociaż jeszcze strzelby nie mam. Tutaj doskoczę? Doskoczę, dobra. I tutaj do góry by się przydało dostać. I super.
No, jak widzicie, tam bym teraz miała przejście. Nieważne. My chodźmy sobie tutaj. Tutaj powinien być zaraz jakiś punkt kontrolny. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo jak nie, to będzie mi smutno. Tak, mamy punkt kontrolny, także najpierw ogarniemy te okolice. Chyba nie zaszkodzi. Wyżej już się nie wespnę. Tutaj możemy sobie to zestrzelić. No dobra. Okej. Udało się bez szwanku. Cudownie. Dobra, tutaj się trzeba złapać linką. Tak, tam już widać kolejną zębatkę, także jesteśmy na dobrej drodze. Czy ja aktualnie dobrze idę? Mam nadzieję. Bo wiecie, ja tak sobie czasami randomowo po prostu gdzieś idę poskakać i nagle może się okazać, że ja wcale dobrze nie robię. Ten most się zachowuje, jakby miał się urwać. Super, mamy drugą zębatkę i mamy również punkt kontrolny i mamy nietoperze, które przyszły mnie denerwować. Ach, i tutaj mamy powrót tak naprawdę. Czy ja doskoczę tam, gdzie chcę doskoczyć? No nie wiem. Nie wiem jak wy, ale ja widziałam, jak już lecę, nie? Okej. Cudownie. Dobra. Jesteśmy w nowym miejscu. Tutaj możemy sobie zjechać i uruchomić jakąś dźwignię. Okej, uruchomiliśmy kratę pod wodą. Nie do końca wiem, po co mi to potrzebne, bo szczerze mówiąc zapomniałam. I tędy możemy sobie spokojnie zejść. Tutaj nawet możemy wrócić. Chociaż nie chciałam tak wracać. Dobra, wracamy tutaj. Lepiej może z prądem wody nie schodzić. Tam bym się chciała dostać, tylko czy ja tak sobie... Tak, no, przejdziemy tędy. Super, i kolejny punkt kontrolny. Czyli tak jak sądziłam, tam będziemy musieli iść później w poszukiwaniu kolejnej zębatki. Kiedy skaczesz do przodu, szybko wciśnij F, aby zanurkować. Mamy kolejne wilki? No jak najbardziej. Kurde. Witam serdecznie panów. Ja się tutaj przesunę. Ja nie wiem, jak ja będę wykonywać te... Wiecie, tutaj jest problem, bo jest parę tych wrogów. Jakby ich było... Nie wiem, jeden to by było ok. Dobra, bo wychodzi na to, że ja mogę sobie gdzieś tutaj wpłynąć na dole. Ach, tu się krata otworzyła. Tylko co mi to daje? Tam chyba jest dostęp do jakiegoś sekretu. Nie wiem, czy ja koniecznie chcę to robić, ale możemy spróbować. A może nie? Może tutaj jest jednak coś wartościowego? O, apteczka. Ale już nie nurkuj, tylko proszę cię, wyjdziesz stąd? No, dziękuję ci serdecznie. Naprawdę? I tylko po to tutaj przyszłam, żeby zdobyć apteczkę. Dobra, może nie będę marudzić. Lepiej mieć jakąś apteczkę, niż nie mieć żadnej, prawda? Dobra. Możemy sobie dać drugą zębatkę, więc trzeba się troszeczkę powspinać. Przynajmniej teraz też takową mamy, także... Dobra, tutaj mogłabym skakać. I poczekamy trochę. Ewentualnie... Dobra, ewentualnie w ten sposób możemy. I tutaj mamy kolejną zębatkę. Okej, uruchomiliśmy sobie tym przejście do zębatki kolejnej, czyli tak jakby trzeciej. Natomiast my tej zębatki nie mamy, także musimy iść tam, gdzie chciałam iść wcześniej, ale nie wypaliło mi to.
Tak, no tutaj możemy się już teraz dostać, ale nic nam to nie da, bo nie mamy zębatki. Także może byśmy tutaj jednak nie robili nic. Chodźmy, może tym razem nie umrę. Chociaż znając mnie, to właśnie tym bardziej pewnie umrę. No teraz już nie mamy wyjścia, musimy udać się w te miejsce, gdzie chciałam wcześniej. Dobra, jeszcze raz się rozchuśtam, żeby przypadkiem nie spaść. No ja po prostu tę kobietę podziwiam, nie? Za to skakanie. No i mamy. Ja nie do końca wiem, po co mi to jest potrzebne. Ale może no nie będę nic mówić na ten temat. Tutaj by nam się przydały od razu pistolety. Chociaż nie, bo to tutaj bardziej. No hej. Nie umiem tego robić, za cholerę. Lara, byś się może wyleczyła. Uhuhu. Wciskałam apteczkę i mi się nie wyleczyła. Czaicie to? Jezu, jaką ja sieję po prostu panikę. O, dobra, czy my jesteśmy tutaj, gdzie myślę? Nie, tu jest ślepy zaułek. No to nie wiem, jak ten niedźwiedź się tutaj dostał. W sumie... Dobra, może wiem, ale nie wiem, czym się żywił w takim razie. Może nieważne. Tutaj by się przydało skupić. Mamy amunicję do pistoletów. Chyba maszynowych? Nie wiem, tutaj mogę się dostać. Tu mogę się dostać, ale tam tak jakby zjadę. To jest bez sensu. Tu też się mogę dostać. No nie wiem, gdzie ja mogę się dostawać. Wszędzie. Tutaj sobie zjadę. Tam się mogę dostać. Punkt kontrolny. Kolejna amunicja do strzelby. Na to się nie mogę powspinać? No jasne, że mogę. Tylko czy mi to coś daje? Że ja się dostanę tędy tutaj? Hej, tam się można dostać. Ale po co? Tu mogę zjechać, tutaj. To mi akurat niepotrzebne. Wiecie co? Wypróbujemy to. Ej, no bez jaja. Pierwszy raz w życiu tutaj zeszłam, nie? O, sekret. Nie mogę tego zniszczyć? Powaga. Wyjdę tędy w ogóle? Wow. Jestem w stanie tędy wyjść. Dobra. No to niech będzie. Chyba się opłacało. I możemy zejść. No puść się już tego. No i co dalej przed nami? Tutaj trochę trzeba poskakać. Tam jest jakaś amunicja kolejna. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie. Ale wiem, że nie miało tak być. Znając życie, tej apteczki teraz nie mam, tak? Mogę sobie podejrzeć ilość przedmiotów? Tak, nie mam tej apteczki. No nie będę się po nią wracać, nie? Chociaż dobra, moment, bo tam się też mogę dostać. I tutaj bym najpierw się udała, bo są naboje. No nie, nie mogę ich zebrać. Pytanie, w którą stronę mam zmierzać. O, chyba tutaj. No, tylko co w takim razie było tam niżej? Nie wiem. A gdybym tak spróbowała się tam udać? Dobra, spróbuję.
Wydaje się, że tam niczego nie ma. Ale może być tak, że coś tam jednak jest. Czy to jest po prostu powrót i ja bez sensu tutaj przyszłam? Tak. No to fajnie. W sumie dobrze, że zginęłaś. Bo i tak mamy punkt kontrolny. Straszna jestem, wiem. Dobra, możemy iść dalej. Do tyłu? Oby, tak, do tyłu. Jest duża apteczka. To chyba nie jest dobre. Na dół mogę zejść. Ale chyba nic mi to nie da. Nie wiem, nie będę tam schodzić, nie będę ryzykować. No, ten korytarz już też mi się nie podoba strasznie. Chociaż na pewno jest dość urokliwy. To mi się już tym bardziej nie podoba. Nie mam pojęcia, jak się robi ten unik. Czy się najpierw daje strzałkę, a potem się daje F, czy się daje F i strzałkę. Nie wiem, będziemy próbować. To tak, gdybyście się zastanawiali po co, to zaraz się dowiecie. Mamy przeciwników. Okej, ej, zrobiłam to, ale nie wiem jak. No, a wy możecie już się ogarnąć? Fuh. Dobra, spróbujmy. No, chyba nie tak. Czyli strzałka i F. Nic dobrego. Tylko, że chybiła mnie, bo powinnam wtedy nie strzelać. Uch, dobra. To już jest niedobrze, co? Wow, quick time event, chyba pierwszy. No, a my mamy problem. W prawym górnym rogu ekranu pojawią się paski furii i zdrowia niektórych przeciwników. Ciągły ostrzał przeciwnika zwiększa wskaźnik furii. Tak, widzimy to. I może doprowadzić do tego, że wróg wpadnie w szał. Aby kontynuować, wciśnij spację. Nie chciałam takiej spacji. Dobra, musimy pozbierać rzeczy, które się tutaj znajdują. Kurde, no przecież ja tego nie przeżyję, nie mam w ogóle żadnych apteczek. Amunicji nie zebrałam, brawo ja. Ja pierdolę, jak ja mam to przeżyć? Ja nie mam apteczek. Dalibyście mi coś. Co mi po tej małej apteczce, co? Tak, wejdź pod niego w ogóle, nie?
Dobra, udało się go trafić. Nawet udało się to, żeby rozwalił. Tylko fajnie by było mieć, wiecie, więcej życia, nie? Dobra, strzelaj. Super. Nawet idzie. Jeżeli ja to zrobię na takim małym życiu, to naprawdę jestem w szoku wtedy, nie? Wtedy będę bardzo w szoku. Bo naprawdę bez apteczek to zrobić, to wow. Dobra. Super. No jeszcze tak z raz i będziemy go mieli, nie? No jeszcze z raz. O kurde, tylko proszę cię, może byś nie wchodziła mi w takie rzeczy. Nie, już będziemy mieli quick time event. Kurde, to naprawdę mi szybko poszło. Wow. To jest za szybki quick time event, jak nawet na mnie. Ej, czajcie to zrobić na takim małym tym? Bez HP? Bo ja nie czaję. Dobra, rozejrzyjmy się, bo może coś tutaj jeszcze leży. Jakaś apteczka czy coś. Przydałoby się, bo... Wow. Ej, no nie mówcie mi, że twórcy mi dali jedną małą apteczkę na tą walkę z T-Rexem, no przepraszam. On wychodzi na to, że tak. No dobra. Okej, niech będzie. Dobra, gdzie my mamy iść teraz? Chyba tutaj, nie? Nie tu? A to gdzie, przepraszam, ja mam iść? Tam jest przejście, ewidentnie. Tam to nie wejdę. Muszę tutaj, gdzie ten dinozaur jest przygnieciony, iść. No co jest? What the hell? No. Nareszcie, ile można wchodzić w jedno miejsce? O, proszę bardzo, zębatka na pocieszenie. Za trudy włożone. I co, i musimy chyba zanurkować, nie? Trochę mi się to nie podoba. No, już to widzę, jak umieram, nie? Szczególnie, że tu się nie ma gdzie wynurzyć na powierzchnię. Dobra, jestem na powierzchni. Wiecie, w sumie za bardzo żeśmy wyjścia nie mieli, jeżeli chodzi o możliwości. Także chyba dobrze idę. Tam się mogę dostać, tu się mogę dostać. Gdzie mam iść? Wyżej, niżej. A, bo to chyba trzeba w ten sposób? Tak, dobra. Tutaj coś znajdę fajnego dla mnie. Może na górze? Idzie tu wejść? O, tu jest apteczka. Witam serdecznie. Ty mi się akurat przydasz. Tam można przejść. Nie, proszę cię, nie spadaj. Jezu, widzieliście to? Ja już widziałam, jak lecę tam w dół. Tu się mogę dostać? Nie. Tu się za to mogę dostać. I tutaj się mogę dostać. I tu.
No, próbujemy się stąd ogólnie wydostać, z tej doliny całej chyba teraz aktualnie. Musicie przyznać, że ta gra naprawdę skąpi, jeżeli chodzi o apteczki. Przynajmniej później, bo na początkowym etapie to jest fajnie, przyjemnie. Dobrze, że my z tym T-Rexem tak prosto poszło, nawet się tego nie spodziewałam. Ale na szczęście. Tam leży chyba jakaś apteczka. Tam się akurat chyba uda mi dostać. Mam przynajmniej nadzieję. O, proszę bardzo, dziękuję. Gra mnie oddaje, nie? Gra mnie oddaje, chociaż szkoda, że tak mało, bo małe apteczki to mi niewiele dadzą. Błagam, niech ten most się nie urwie. O, proszę bardzo, duża apteczka. Cudownie. Tylko tak, gdzie mnie to teraz ma zaprowadzić, co? Bo ja nie widzę, gdzie mam skakać. Ach, tędy. Ciekawi mnie ta apteczka, którą tam zostawiłam na dole. Jakoś nie widziałam drogi, żeby się do niej dostać. Tam się mogę dostać, ale po co? A, chyba tam jest wyjście. Tak, aż gra mnie pokierowała sama do tego. Tam jakieś naboje zostały, no. Jakim prawem? Przecież przepraszam, patrzyłam i tam nie było nic na dole. Co za absurd. Dobra, punkt kontrolny, możemy zejść. W sumie to w porządku. Jak na razie nie marudzę. Okej, mogę wejść wyżej, niżej. Tu mogę zjechać. Nie wiem, czy chcę zjeżdżać, bo tutaj. Nie, tu się i tak nie opuszcza, dobra. Czyli i tak musimy zjechać. Ty się łap, a nie mnie wkurzasz. Przepraszam, i gdzie ja mam się. Dobra, do tyłu. Tam się mogę dostać, tam się mogę dostać i co mi to da? A, my wróciliśmy, tak? Tak. Jak najbardziej, żeśmy wrócili. I teraz się trzeba dostać z powrotem. Czyli tak naprawdę wracamy tą samą drogą, którą żeśmy przyszli. To w takim razie niepokoi mnie jedna sprawa. Bardzo solidnie. Bo ja gdzieś tutaj powinnam zdobyć strzelbę. A ja tej strzelby nie mam. I się teraz zastanawiam, o co chodzi. I ta strzelba powinna być chyba gdzieś tutaj. Dosłownie, leżeć tu. Czy to oznacza, że ja będę całą grę bez strzelby? No ale przecież nie miałam prawa ominąć żadnej strzelby, no nie? Kurde, no gra mi dawała amunicję, ja nie mam strzelby. To jest niewiarygodne. Już bez wilków?
Bez. Już wystarczająco się namęczyłam, co? Dobra. Bardzo mi się nie podoba fakt, że ominęłam strzelbę. Nie powinno tak być. Dobra, tu żeśmy byli. Na górę teraz. Kurde, no ale nie ma opcji. Jakim cudem? Nie pasuje mi coś. Weszłabyś na górę? Pięknie, mamy to. Mamy ostatnią zębatkę. I uruchamiamy. No i świetnie. Mamy to. A ja nie mam strzelby. Beautiful. Moi drodzy, udało nam się przejść zaginioną dolinę. Nie zdobyliśmy niczego. Żadnego artefaktu, żadnej relikwii, trochę zasobów, parę zabitych wrogów. Nie mam strzelby. Trudno, będziemy przechodzić grę bez strzelby. Bo jak słowo daję, nie rozumiem, dlaczego jej nie mam, ale dobra. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten i nagrywać kolejny, żebyście mieli na niedzielę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!